Przedstawiali świat w kolorach i pokazywali, jak można bawić się sztuką. Po 3 latach nieobecności Festiwal Graffiti Sztuk Młodzieżowych powrócił do Tarnowa. Uczestnicy spotkania mogli spróbować swoich sił podczas warsztatów streetartowych, wcielić się w zombie i wziąć udział w zajęciach bębniarskich. Nie zabrakło uśmiechu, pomysłów i dobrej zabawy. Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych to przede wszystkim promocja sztuki w przestrzeni publicznej oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, w artystycznym, takim pobudzeniu wewnętrznych jakichś zainteresowań, odkrywanie tych zainteresowań, bo bardzo często młodzi ludzie się nudzą, nie wiedzą, co zrobić ze sobą, co zrobić ze swoim wolnym czasem. Zmobilizowaliśmy się do tego, żeby wyjść sobie z mieszkań sprzed komputerów i żeby właśnie zacząć jakoś aktywnie działać tutaj na terenie Tarnowa. No i sobie tutaj malujemy jakieś takie właśnie rzeczy. Staramy się podchodzić właśnie do tematu jakoś tam kreatywnie, nie ograniczając się żadnymi kanonami. Jest to wspólne graffiti, wspólny rysunek tutaj całej młodzieży. No, zamysł był Alicja w Krainie Czarów. Ja akurat byłem odpowiedzialny za te grzybki tutaj na dole. Wcieliłyśmy się w zombie wszystkie. Tapirowałyśmy włosy, różne charakterystyki, taniec później. Przygotowywałyśmy wszystko pod muzykę. Fajnie się tak trochę wczuć w kogoś innego. Bardzo mi się to spodobało. Naprawdę można się fajnie poprzebierać, pobawić. I z koleżanką zastanawiamy się, czy nie wrócimy tak właśnie w takim przebraniu do domu. Półtorej godziny ciężko się nauczyć czegokolwiek. No, teoria podstawy, to co tutaj mam, z czym to się je, odrobina skreczu, jakieś rytmiki. Bardzo bym chciał, żeby takie rzeczy się działy nawet parę razy w roku w Tarnowie, jeśli chodzi o warsztaty. Brakuje DJ-ów w Tarnowie. No. Jest pomysłów oryginalnych i myślę, że to jest bardzo dobre, bo młodzież może się zainspirować. Warto organizować takie rzeczy, ponieważ można się rozwijać i można poznawać nowe rzeczy. Młodzież, dzieciaki tak troszkę z taką nieśmiałością siadają sobie na początku gdzieś w kącie, tak byle nie dotykać, nie próbować, a później jak się warsztaty rozkręcają, to podchodzą, zaczynają próbować, widać w nich energię, pasję i to jest fajne. Organizatorami festiwalu byli Fundacja Artika i Pałac Młodzieży.